Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego i Zespół Placówek Specjalnych organizuje konferencję poświęconą alternatywnym metodom komunikacji. Konferencja ma zasięg ogólnopolski. 17 października organizujemy wraz z Zespołem Placówek Specjalnych trzecią ogólnopolską konferencję Problemy i formy wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Nasza konferencja jest przeznaczona dla specjalistów, ale również też dla rodziców osób z niepełnosprawnością, opiekunów osób z niepełnosprawnością. Jak co roku będziemy poruszać bardzo ważne tematy na temat form nowatorskich bądź takich, które już są, ale żeby przekonać rodziców i specjalistów, żeby je u siebie wprowadzali. Nasza konferencja będzie miała dwie formy. Pierwsza forma to jest forma stacjonarna. Na naszej sali w Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych będzie się odbywała na żywo. Będzie to spotkanie z naszymi fantastycznymi prelegentami. A druga forma to jest forma online, gdzie osoby praktycznie z całej Polski, ponieważ zaskoczyła nas liczba w ogóle zgłoszeń na tą formę, więc osoby z całej Polski będą mogły na żywo brać udział w naszej konferencji, więc bardzo się cieszymy i zapraszamy, bo jeszcze do tej formy online można się zapisać. Tematy, które będą poruszane, to jest właśnie komunikacja alternatywna i wspomagająca, możliwości wsparcia, tworzenia takich kręgów wsparcia. Będzie dotyczyła tego, jak być takim aktywnym, fajnym partnerem komunikacyjnym dla osób z trudnościami w komunikowaniu się. I pani doktor, psychiatra, która poruszy zagadnienia terapii osób z niepełnosprawnościami, ale wiemy, że komunikacja nie może być wprowadzana, jeżeli dziecko jest na tyle zaburzone, że nie jest w stanie funkcjonować i przyswajać tego, co się dzieje. Więc to jest połączenie takiego naszego bardzo całościowego spojrzenia na problematykę komunikacji osób o złożonych potrzebach właśnie w komunikowaniu się. Pierwsza osoba, która będzie występowała, czyli pani Agata Cichoń-Chojnacka, jest psychiatrą ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży. Pani Agata jest też kierownikiem Gdyńskiego Centrum Diagnozy i Terapii Dzieci FAST. Prowadzi swój gabinet, w którym zajmuje się diagnozą, terapią zaburzeń dzieci i młodzieży. Druga osoba, która będzie występowała, to jest dr Magdalena Grycman. Jest to osoba, którą osoby z niepełnosprawnością, opiekunowie znają z zakresu wsparcia komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Trzecią osobą będzie pani Katarzyna Świekszkowska, która jest dla nas bardzo cenną osobą podczas konferencji, bo z jednej strony jest rodzicem osoby z niepełnosprawnością, a z drugiej jest specjalistą, czyli zna od podszewki wszystkie problemy, z którymi borykają się osoby z niepełnosprawnością, ale też cały system rodziny.